wszyscy mi mówią: Gocha, ty jesteś do tego stworzona. Może być Gocha? Przez 6 lat pracowałam jako kasjerka w Urzędzie Skarbowym w Sierpcu. Niestety w zeszłym roku zlikwidowano moje stanowisko pracy i zostałam osobą bezrobotną. Sierpc jest małym miastem i nie oferuje zbyt wiele miejsc pracy, dlatego byłam zmuszona siedzieć w domu na zasiłku. W czasie pracy w Urzędzie Skarbowym chodziłam sobie dorabiać na transmisje sprzedażowe. Stąd narodził się pomysł otworzenia butiku online, gdzie klientki kupują swój towar i przychodzą go odebrać do butiku. Mój młodszy brat zachęcał mnie do złożenia wniosku o dofinansowanie na działalność gospodarczą z funduszy europejskich. Powtarzał: dziewczyno, ludzie cię znają, masz doświadczenie, na pewno ci się uda. Tyle osób skorzystało z dofinansowania. Na początku były obawy, bo to jednak swój interes, duża odpowiedzialność. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Razem z moim bratem i znajomym, który wcześniej korzystał z dofinansowania, wypełniliśmy wniosek, ułożyliśmy biznesplan, który trafił do Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu. Pani w urzędzie pomogła mi dopełnić wszelkie formalności i tak naprawdę po tygodniu środki były już na moim koncie. Za otrzymane pieniądze kupiłam towar i akcesoria do prowadzenia transmisji. Jeżdżąc po towar, staram się zwrócić uwagę na to, żeby rzeczy były dobrej jakości, nie skurczyły się w praniu, a także nie skulkowały. Dziś po pół roku prowadzenia działalności muszę powiedzieć, że nie dołożyłam ani złotówki, gdyż moja firma tak prosperuje, że na bieżąco kupuję i sprzedaję. Nie narzekałam na swoją poprzednią pracę, ale niezależność, jaką daje mi własny biznes, jest nie do zastąpienia. Rozwinęłam skrzydła. Gdy robiłam swojego pierwszego live'a, czułam wielki stres. Nie wiedziałam, ile osób dołączy. Teraz, gdy odpalam transmisję, już się nie stresuję. Wszyscy znajomi mówią: Gocha, ty jesteś do tego stworzona. Film współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.